Przyjechałem zobaczyć na jęczmień po nocnej burzy. Silny deszcz, wiatr. 24 litry spadło w Hrubieszowie, a tu jesteśmy w Cichoburzu. Ale widać mokro jest, więc też tutaj pas pszenicy rośnie, bo kazali mi zostawić, że to niby pas drogowy. No tutaj leży troszeczkę, gdzie po prostu był bardziej wybujały, może regulacja słabsza poszła. No ale go trochę połamało chyba. Już widzę, tak miejscami leży połamany. Kłosy jakieś leżą na ziemi. Nie leżą, ale jest, o tak, taki. Zobaczcie jak ten. I bardzo dużo taki jest. Dlatego ja ciągnę tym headerem tak po ziemi i tak nim faluję. Staram się utrzymywać jak najbliżej ziemi, żeby tam po prostu nie sunąć. Żeby takie właśnie załamane w dół kłosy zbierać. No i co? I teraz już niby nadają pogodę, więc czekamy. Dzisiaj jest piątek. Sobota, niedziela podsechnie, może w poniedziałek się weźmiemy. No i pszeniczka jakoś wyszła. No. No, także tak całość stoi. Całe szczęście.